Jaka jest sytuacja szpitala? Czy istnieje zagrożenie likwidacją, tak jak podają niektóre media? Dzień dobry Państwu. Bartosz Szalawski, dyrektor do spraw medycznych PCZ w Kamiennej Górze, pani prezes Barbara Kosak. Prosiliśmy o spotkanie, chcielibyśmy udzielić kilku informacji, zdementować krążące pogłoski. Ani zarząd powiatu, czyli właściciel, ani tutaj kierownictwo szpitala nigdy nie mówiło o likwidacji, o zamykaniu oddziałów, o zwalnianiu personelu. Szpital rzeczywiście znalazł się w trudnej sytuacji. Wynika to z kilku przyczyn. Między innymi z tego, że niestety z przyczyn losowych straciliśmy jednego z lekarzy, drugi lekarz przeszedł na emeryturę i w tym momencie szukamy lekarza do pracy w oddziale pediatrii. To jest nasz największy problem. Natomiast niestety sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła także na naszym szpitalu to, że musiałby zostać troszeczkę przeorganizowany. Musieliśmy zadysponować personel do pracy w innych strukturach, do punktu szczepień, do pracy w oddziałach covidowych, które zostały wyodrębnione w naszej placówce. Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że nikt z personelu nie stracił pracy, ani nie ma takiej perspektywy. Wszyscy pracują, wszyscy mają zatrudnienie. Pani prezes? Szanowni Państwo, tak jak doktor powiedział, sytuacja wymusiła na nas zmiany organizacyjne. Ja mam nadzieję, że również mieszkańcy wszyscy widzimy, co się dzieje w Polsce, w kraju, w świecie i ta sytuacja powoduje, że my naprawdę musieliśmy uruchomić kolejne dwa oddziały. Jest to oddział intensywnej terapii covidowy, oddział internistyczny covidowy i tam są pacjenci do nas przywożeni, leczeni, jeśli chodzi o COVID. Natomiast oprócz tego szpital teraz pełni jeszcze dodatkowe działalności. Tu mamy za plecami, to jest punkt wymazowy, który obsługiwał niemalże cały powiat i okolice. A od poniedziałku, na początku byliśmy jako szpital węzłowy szpitalem, który szczepił całą kadrę medyczną, czyli grupę 0 powiatu kamiennogórskiego. Obecnie kończymy szczepienia nauczycieli, jak również populację naszych mieszkańców Kamiennogórzan. Od poniedziałku stajemy się niemalże masowym, tak zwanym powszechnym punktem szczepień, gdzie będziemy szczepić nie 30, 60, 100, a 300, a nawet do 600 szczepień tygodniowo w naszym szpitalu będzie wykonywane przeciw COVID. Ale faktem jest, że do zarządu powiatu wpłynęło pismo z wnioskiem pracowników o odwołanie pracowników. No macie jakieś takie sygnały też wewnętrzne, bo to najpierw się dzieje w firmie, tak? Potem wychodzi się na zewnątrz. Z takimi konfliktami rozumiem, tak? Jest na pewno wśród personelu obawa. Szanowni Państwo, od stycznia, od grudnia nasz doktor, ordynator oddziału neonatologicznego najpierw był ciężko chory. My też byliśmy najpierw pacjentami. Druga fala COVID-a spowodowała, że w większości szpitala my staliśmy się pacjentami. Niestety niektórzy przeszli COVID na tyle ciężko, że brakuje nam bardzo świętej pamięci naszego ordynatora. I zastąpienie obecnie neonatologa jest rzeczą naprawdę ekstremalnie trudną w warunkach polskich. Nie ma lekarzy, nie ma pediatrów, a tym bardziej neonatologów, którzy podjęliby się pracy na oddziale neonatologicznym. Rozumieją Państwo, w takiej sytuacji, kiedy nie ma lekarza, no są obawy wśród personelu, który na danym odcinku jest zatrudniony, czyli grupa położnych i stąd pewne obawy i taka no napięta trochę sytuacja